stawiam, nie jest zaprezentowanie jakiejś normatywnej czy gotowej koncepcji, gotowej do zastosowania koncepcji czy teorii audiowizualnego źródła, a jedynie wskazanie na pewne problemy, jakie pojawiają się w momencie, gdy jako wytrenowani w paradygmacie kultury werbalnej, piszący na co dzień historycy, zaczynamy myśleć o ruchomych obrazach jako źródłach historycznych i próbować wykorzystywać je w funkcji źródeł. Oczywiście źródło traktują tutaj jako wytwór kultury. Tak więc uznanie audiowizualnego źródła za wytwór kultury pociąga za sobą konieczność scharakteryzowania i dookreślenia pojęcia kultury. Zrobię to w trzech zdaniach. Przede wszystkim kulturę rozumiem jako system komunikacyjny. W naszym przypadku kultura współczesna ma charakter audiowizualny, co pociąga za sobą pewne konsekwencje przede wszystkim. Oznacza to, że ruchome obrazy, wytwory technologii widzialności mają czynny udział w kształtowaniu nowych form społecznych percepcji, wrażliwości i myślenia. Typograficzny styl percepcji i linearna forma myślenia w języku ustępują percepcji mozaikowej powiązanej z relacyjnym stylem myślenia w obrazach. Kultura audiowizualna rezygnuje z wielości rozłącznych wobec siebie monomedialności na rzecz zintegrowanych multimedialności i intermedialności. Jest nastawiona na łączenie i integrowanie ze sobą aspektów werbalnych i niewerbalnych, audialnych i wizualnych, różnych estetyk, ontologii, technologii, porządków czasowych i przestrzennych, które poddaje permanentnej rekontekstualizacji w procesie usieciowienia. Tak więc w istocie, jak powiada Marla Kopfinger, kultura audiowizualna ustanawia własne kryteria, hierarchię i zasady preferencji. Przyglądając się powyższej charakterystyce kondycji kultury współczesnej, nie jest trudno się domyślać, że kamery filmowe i telewizyjne, a szerzej media audiowizualne, w tym także komputerowe, w różnym stopniu z różnym natężeniem miały czynny udział we współtworzeniu społecznej rzeczywistości ostatniego stulecia, zwłaszcza drugiej połowy XX wieku. W związku z powyższym, o ile do niedawna programowe pomijanie obrazowych źródeł w badaniach historycznych nie było traktowane jako warsztatowy błąd, a efekt selekcji w akcie heurystyki, który postawie omijania dawał metodologiczne alibi, to obecnie i w przyszłości praktyka ich przemilczania powinna się jawić jako niedopuszczalna operacja porównywalna z pominięciem jakiegoś zespołu tradycyjnych archiwaliów. Nakreślony wyżej szkic charakteru kultury współczesnej sygnalizuje również, że zderzenie wytrenowanego w werbalnym wymiarze kultury historyka z wytworami praktyk audiowizualnych, a więc całkiem innym niż powszechnie używany przez badacz w przyszłości typem źródeł historycznych, jakimi są głównie pisane i drukowane dokumenty, generuje szereg problemów, którym historyk chcący ułożyć ich jako źródeł musi sprostać. Na ten temat zwrócił uwagę m.in. Hayden White, pisząc m.in. Historycy powinni być świadomi, że analiza wizualnych obrazów wymaga sposobu czytania całkiem różnego od tego, który został rozwinięty dla studiowania pisanych dokumentów. Zbyt często historycy traktują dane fotograficzne, kinowe i wideo, jak gdyby można było odczytywać w taki sam sposób, jak pisane dokumenty. Chcąc zrealizować postulat White'a, konieczna jest, jak się zdaje, interdyscyplinarna refleksja czerpiąca inspirację z takich dziedzin jak współczesne kulturoznawczo zorientowane medioznawstwo oraz współczesna antropologia mediów i antropologia obrazu, które dostarczą szeregu kategorii pozwalających operacjonalizować niesione przez audiowizualność problemy badawcze i warsztatowe, które na gruncie tradycyjnej metodologii historii są niezauważalne, nieistotne bądź nierozwiązywalne. Nieuczciwością z mojej strony było, gdybym nie wspomniał o tym, że historycy z większym lub mniejszym entuzjazmem kierowali swoje zainteresowanie pod adresem ruchomych obrazów, dostrzegając w nich, jak mawiał pionier refleksji historycznej filmowej źródłoznawczej Bolesław Matuszewski, nowe źródło historii, niemal od samego początku, kiedy ówcześnie nowa technologia pojawiła się w postaci filmu i aparatu projekcyjnego w formie kina. W refleksji historycznej w roli audiowizualnego źródła najczęściej występuje więc film, ewentualnie program telewizyjny. Rozważa się go w czterech podstawowych obszarach, mianowicie jako źródło do badania faktów historycznych, jako źródło do badania historii społecznej i historii kultury, jako źródło do badania filmu i historii sztuki filmowej oraz jako źródło z zakresu przedstawiania historii. Audiowizualne źródła historyczne, których głównym reprezentantem jest film w tym przypadku, poddawane są tradycyjnej obróbce historycznej, czyli krytyce wewnętrznej i zewnętrznej. Też pominę ten wątek, dalej będę skracał. Reasumując powyższy wątek, w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że historycy, w zależności od respektowanej epistemologii historii, przy mniejszej lub większej świadomości konwencjonalności filmowych źródeł historycznych, czasem zwracając uwagę, czasem też nie zwracając uwagi na konwencjonalność własnych ustaleń, starają się dotrzeć do zaklętych w ruchomych obrazach różnie rozumianej przeszłej rzeczywistości
i odczarować ją na kartach swoich pisanych narracji. Dla historyków ważne jest tutaj to, co obraz w sobie zawiera, mówiąc inaczej, czego ruchomy obraz, ślad przeszłości jest obrazem i do czego, do jakiej rzeczywistości historycznej odsyła. W takim właśnie sensie ruchome obrazy są, a może lepiej byłoby powiedzieć, bywają źródłami historycznymi. Kiedy myślimy o audiowizualnym źródle historycznym, mamy do czynienia z intuicją, że chodzi o będący wytworem kultury artefakt w postaci ruchomego, udźwiękowionego najczęściej obrazu, który prowadzi nas w kierunku widzialnego, zmysłowo-myślowego spektrum świata przeżywanego, będącego, w myśl zasady, że nic nie jawi się jako źródło wydane, wytworem uwarunkowanych społecznie wielowymiarowych procesów wizualizacji. Według niemieckiego antropologa Hansa Böltinga mamy do czynienia z dwoma rodzajami kulturowych obrazów. Obrazami wewnętrznymi, mentalnymi oraz obrazami zewnętrznymi, medialnymi. Rozróżnienie na obraz wewnętrzny i zewnętrzny ma charakter czysto metaforyczny, instrumentalny i konwencjonalny. Ja nie będę się wdawał w tej chwili w relacji między obrazem mentalnym a obrazem medialnym. Zajmie się tylko i wyłącznie obrazem medialnym, no bo ten by dla nas stanowił źródło historyczne. Także ten wątek pominę i przejdę od razu do obrazów medialnych. Otóż, kiedy mówimy o audiowizualnym źródle historycznym, powinniśmy mieć na uwadze, że nie chodzi jedynie o ruchomy obraz, ale również o medium, nośnik, którego programuje i w którym może on występować jako obraz aktualizujący się na ekranie w akcie podmiotowej percepcji. Medium jest tutaj rozumiane jako, tutaj cytat jest, całość aparatury technicznej wraz z limitującymi możliwości zapleczem technologicznym, służąc przekazywaniu w czasoprzestrzeni produktów własnych lub przejętych z innych mediów wraz ze wszelkimi konsekwencjami natury zmysłowo-fizycznej i społeczno-kulturowej, jakie wywierają one w uniwersum kultury. Koniec cytatu. W tym przypadku mamy również do czynienia z rozróżnieniem na formy mediów, czyli audiowizualne przekazy oraz media formy, na przykład kino, telewizja, wideo, DVD czy komputer, w których ruchome obrazy się przejawiają. Oznacza to, że różne media, maszyny widzenia, dysponując rozmaitymi nośnikami, produkują różnorodne ruchome obrazy, które manifestując się na różnych ekranach, pozostają ze sobą nawzajem w skomplikowanych relacjach, co przekłada się na problemy w postrzeganiu czy badaniu ich jako źródeł historycznych. Każde medium jest wyposażone we własny program, według którego generuje jakieś obrazy, który jednocześnie wyznacza sposoby pojmowania obrazów oraz rozumienia społecznej rzeczywistości przedstawianej w obrazach na ekranach. W każdym przypadku oznacza to, że przede wszystkim obcujemy z zaprogramowanymi przez nas samych mediami i ich obrazami, a także ekranami, a dopiero niejako wtórnie z przedstawianymi w obrazach, czy za ich pośrednictwem, czy pomocą, światami, czy rzeczywistościami. W procesie podmiotowej percepcji obrazów i światów przedstawionych w obrazach, oprócz nawyków percepcyjnych, uczestniczą także media obrazowe, które nie tylko w sensie technicznym sterują naszą uwagą, ale sugerują też wynikającą z programu medium formę postrzegania w perspektywie, której dokonuje się akt odbioru obrazu medialnego, czy tego, co widzimy na ekranie. Z powyższej perspektywy wynika, iż to, co i jak pokazuje obraz, płynie z oprogramowania systemowego medium. Jak ważny jest to problem, możemy dostrzec, kiedy weźmiemy pod uwagę analogowe i cyfrowe maszyny widzenia, wytwarzając analogowe i digitalne obrazy, kreujące odrębne warianty kulturowej rzeczywistości, mające odmienne usługowanie ontyczne, zdefiniowane przez technologię medium. O ile media analogowe poruszają się w widzialnym spektrum świata przeżywanego, zdefiniowanego przez podmiotową wizualizację, co oznacza, że wytwarzane przez nie optyczne obrazy charakteryzuje klasyczna referencja i indeksalność w obrębie kultury, to media cyfrowe są mediami niewidzialnego, które zamieniają w widzialne, generują i penetrują obszary kultury niedostępne dla nieuzbrojonych w technologii podmiotowej wizualizacji, np. procesy mentalne, procesy energetyczne czy procesy ekonomiczne. O ile w pierwszym przypadku mamy do czynienia z uwarunkowanymi kulturowo konstruktami, czyli obrazowymi mimesis, powstałymi w oparciu o trójzasadę rejestracji, transformacji i kreacji, to w przypadku drugim są to uwarunkowane kulturowo generowane algorytmicznie obrazowe symulakra. O ile pierwsze posiadają jakiś przedmiot odniesienia w postaci percepcyjnego, obrazowego modelu kulturowej rzeczywistości utrwalonego na materialnej filmowej taśmie, do której fotograficznego autorytetu zawsze można się odwołać, to drugie jawią się jako autoreferencyjne i interreferencyjne. Są efektem mentalnego przetwarzania informacji i tworzenia modeli obrazów za pomocą algorytmów. Mówiąc inaczej, są kopiami bez oryginałów. O ile tradycyjny optyczny obraz jest analogowym kulturowej rzeczywistości, to obraz cyfrowy posiada zdolność symulowania efektu obrazu analogowego. O ile obraz analogowy jest fotograficzny, to obraz syntetyczny jest infograficzny.
Obraz analogowy w aparacie kina, obsadę widza w roli obserwatora, śledzącego zmieniające się na ekranie obrazy, natomiast aparat w postaci komputera czy DVD obsadza odbiorcę w roli użytkownika, który zarządza obrazami na ekranie monitora. W obu przypadkach ekran z interfejsem, czyli miejscem, gdzie dokonuje się przetwarzania danych wizualnych oraz danych informacji audiowizualnych, obrazy, dyskursy, wiedzy. W związku z powyższym mogłoby się wydawać, że media i obrazy analogowe oraz media i obrazy cyfrowe mają odmienny status ontyczny, przez co pierwsze, jako źródła historyczne, byłyby obrazami uwarunkowanego kulturowo realnego świata zewnętrznego, czyli obrazu światami. Natomiast drugie, jako źródła historyczne, byłyby obrazami uwarunkowanego kulturowo wirtualnego, czyli wewnętrznego świata wyobrażonego, światoobrazami. Tymczasem, jak powiada Andrzej Gwóźdź, między obrazu światem a światoobrazem nie istnieje konflikt natury ontologicznej, a jedynie paradoks usytuowania. Cytuję. Świat realny, w cudzysłowie zewnętrzny, i świat wirtualny, wewnętrzny, są konstruktami obserwacyjnymi, powstającymi jako efekt interfejsu postrzegania ze względu na usytuowanie obserwatora. Koniec cytatu. W związku z powyższym oznaczałoby to, że nie istnieje, jak powiada Boltz, żadne poza mediami, ponieważ to one, czyli media, definiują i określają naszą technokulturową rzeczywistość. Tak więc, jak powiada Wilhelm Flusser, cytuję, żyjemy w świecie wyobrażonym obrazów, tych obrazów technicznych, i coraz bardziej przeżywamy, poznajemy, wartościujemy, działamy w funkcji tych obrazów. Według tego badacza zarówno obrazy analogowe, jak i obrazy cyfrowe są obrazami technicznymi, ponieważ są skalkulowane w obrębie mediów, które je wygenerowały. W związku z powyższym rozróżnianie obrazów na te, które są odbiciami i te, które są modelami, nie za bardzo ma sens, bowiem zarówno obrazy analogowe, jak i obrazy cyfrowe są przede wszystkim produktywne. Oznacza to, że jedne i drugie są projekcjami świata wyobrażonego. Mówiąc nieco inaczej, zarówno obraz analogowy, jak i obraz cyfrowy są funkcjami uwarunkowanego kulturowo wyobrażonego, poddanego technicznej kalkulacji medium, dzięki której wyobrażenie aktualizuje się na ekranie monitora. Okazuje się więc, że obrazy techniczne są technokulturową konstrukcją zaprojektowaną w taki sposób, aby dawać nam najlepsze z możliwych założeń do przeprowadzenia naszych celów w zdefiniowanym kulturowo czy medialnym układzie odniesienia. Jak pisze Flusser, cytuję, obrazy techniczne, które nas dziś otaczają, oznaczają modele czy instrukcje przeżywania, poznania, wartościowania i zachowań społeczeństwa. Koniec cytatu. Uznanie obrazów technicznych za projekcję pociąga za sobą odwrócenie wektorów znaczeniowych. W tym przypadku, jak powiada badacz, pytanie, co przedstawia i co oznacza dany obraz techniczny, jest pytaniem źle postawionym. Dzieje się tak dlatego, że, cytuję, obrazy techniczne niczego nie przedstawiają, choć wydają się to czynić, lecz coś rzutują. To, co one oznaczają, czyli rzutują, konstruują, jest czymś, co zostaje zaprojektowane od wewnątrz na zewnątrz. Obojętnie, czy chodzi o sfotografowany dom, czy też o obraz komputerowy przyszłego samolotu. I co znajdzie się na zewnątrz dopiero wtedy, kiedy zostanie zaprojektowany. Dlatego obrazy techniczne należy odszyfrowywać nie ze względu na to, co oznaczają, lecz ze względu na samo znaczące. Nie ze względu na to, co pokazują, ale odnośnie do tego, ku czemu pokazują. Właściwe im pytanie brzmi, ku czemu oznaczają obraz techniczny? Odszyfrować obraz techniczny nie oznacza odszyfrować, co on nam pokazuje, lecz wyczytać zeń jego program. Koniec cytatu. Przywołana wyżej koncepcja ma istotne znaczenie dla historyka, chcącego wykorzystać obrazy techniczne w funkcji źródła historycznego. Okazuje się bowiem, że tradycyjne historyczne pytanie, co obrazy pokazują, albo co przedstawiają, albo co znaczą, jest niewystarczające, bowiem nie są one zwierciadłami, w których przegląda się, czy przyglądało się kulturowe otoczenie, czy śladami, które ono zostawiło. Są one przede wszystkim narzędziami konstruowania i rozumienia kulturowej rzeczywistości, jak powiada w innym miejscu Flusser. Pytanie w rodzaju, czy sfotografowany dom jest rzeczywiście tam, na zewnątrz, czy też jest to tylko dekoracja, albo czy obraz telewizyjny, polityka nie jest przypadkiem obrazem imitującego go aktora, są złymi pytaniami. Nie pozwalają one udzielić odpowiedzi ze względu na obraz techniczny, który zniósł wszelkie rozróżnienie na prawdę i fałsz. To bowiem, co obraz techniczny pokazuje, nie stanowi jego znaczenia, które przedstawiałby w sposób symboliczny. To jego sposób na wskazywanie nam drogi. Przekazem nie jest to, co obraz techniczny pokazuje, lecz jest nim on sam. W związku z powyższym wydaje się, iż należy zadawać innego rodzaju pytania. Po pierwsze, z jakiego rodzaju obrazami technicznymi mamy do czynienia? Po drugie, w obrębie jakiego medium zostały wygenerowane obrazy techniczne? Po trzecie, jak obrazy techniczne pokazują? Po czwarte, jak obrazy techniczne konstruują kulturową rzeczywistość? W taki sposób potraktowany wydaje mi się zawierać określone, zdefiniowane przez media modele antropologicznego doświadczenia i rozumienia kulturowej rzeczywistości, którą współtworzą.
mówiąc nieco inaczej, nie przedstawiają świata, a kreślą mapę świata, mapą człowieka i mapą zależności zachodzących pomiędzy nimi, w kropkach. Medialna mapa, manifestująca się w postaci obrazów technicznych, nie przedstawia żadnego terytorium, a wskazuje określone sposoby bycia w świecie, jakby powiedział Castells, realnej wirtualności. Wskazuje na medialne tryby organizowania świata i przypisywania mu znaczeń, jakie oferują kolejne generacje środków medialnej komunikacji i generowanych w ich obrębie obrazów technicznych. Multiwizualne przekaźniki matrycują tym samym tożsamość kulturową, określają w trybie relatywnym i relacyjnym jej czasoprzestrzeń, geografię, topografię oraz poczucie realności. W tym sensie można powiedzieć, że obrazy techniczne utrwalają pewne będące w ciągłym ruchu treści owo kulturowe co. I w takim trybie mogą stać się źródłami historycznymi. Pisałem wcześniej, że różne media czy maszyny widzenia, dysponując rozmaitymi nośnikami, produkują różnorodne ruchome obrazy, które manifestując się na różnych ekranach pozostają ze sobą nawzajem w skomplikowanych relacjach, co przekłada się na problemy badania ich jako źródeł historycznych. Dla historyka oznacza to kolejną trudność, którą trafnie wyartykułował Dominik Chateau, pisząc, cytuję: nowe technologie stawiają przed badaniami naukowymi nowy problem. Ich ciągłe odnawianie się uniemożliwia traktowanie ich jako niezmiennego przedmiotu badań. Są jak mydło, które ściga się w rękach badacza za każdym razem, kiedy myśli, że unieruchomił je w ujęciu teoretycznym. Koniec cytatu. Dzieje się tak dlatego, że obrazy techniczne charakteryzują się modularnością, wariacyjnością, transkodowością oraz automatyzacyjnością. Oznacza to, że dany obiekt audiowizualny, obraz techniczny, nie jest czymś ustalonym raz na zawsze. Jest raczej czymś, co istnieje w wielu odmiennych od siebie wersjach, aktualizowanych na różnych, na przykład komputerowych terminalach, których liczba może być teoretycznie nieskończona. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne elementy obrazów technicznych zachowują indywidualną tożsamość i mogą być łączone w obrębie programu, tworząc niemal nieskończone obrazowe sekwencje, które mogą podlegać procesom transkodowania, to znaczy przedefiniowania na inne formaty. Reasumując, można powiedzieć, że owe skomplikowane relacje pomiędzy obrazami i mediami to nic innego jak wielokierunkowo przechodnia multimedialność manifestująca się w postaci intermedialności wynikającej z technologicznych możliwości nowych mediów. Używając retoryki Andrzeja Gwoździa moglibyśmy powiedzieć, że ruchome obrazy techniczne funkcjonują we współczesnej kulturze jak efekt różnorodnych strategii intermedialnych. Balansują w rozmaitych przestrzeniach międzymedialnych, co skutkuje tym, że w jednym przekazie mogą spotykać się ze sobą różne techniki, technologie oraz praktyki audiowizualne. Ma to niebagatelne znaczenie dla historyka chcącego wykorzystać audiowizualny ruchomy obraz w funkcji źródła historycznego. Postrzeganie i badanie poszczególnych audiowizualnych artefaktów kultury jako źródeł w kategoriach jednego typu medium, wytwarzającego jeden typ ruchomych obrazów, oparć o jeden charakterystyczny dla niego program, wydaje się być anachronizmem. Dzieje się to dlatego, że w epoce interfejsów ruchome obrazy nie są przypisane na stałe do swojego macierzystego nośnika, medium. Wędrując po różnych mediach są, jak powiada Berlin, kulturowymi nomadami. Bez konkretnego miejsca, bez jednoznacznego usytuowania w jakimś konkretnym medialnym i kulturowym kontekście, które są płynne, znajdują się w ciągłym ruchu. Stąd audiowizualne źródło historyczne jawi się to jako płynna, medialna hybryda. W tym miejscu dochodzimy do sedna interesującej nas kwestii. Pytanie, jakie się nasuwa w obliczu nakreślonej wyżej sytuacji, jest następujące. Czy idea, to jest, nie ukrywam, inspiracja też tak co pana profesora Rzoska, czy idea audiowizualnego źródła historycznego jest w stanie wyrazić węzłowe problemy poznawcze historii w kontekście zmian, jakie doświadczamy we współczesnej kulturze? Odpowiedź na postawione pytanie może być pozytywna, kiedy zamiast pytać o to, co może być audiowizualnym źródłem historycznym oraz czego źródłem jest albo nie jest audiowizualne źródło historyczne, zapytamy, w jaki sposób audiowizualny przekaz, obraz techniczny może stać się dla nas źródłem historycznym. Dziękuję uprzejmie. I my również.